Wybory samorządowe 2018. Debata w Weekend FM. 8 minut po 9, Arek Jerzyjewski, dzień dobry ponownie. W Weekend FM druga już dzisiaj debata z kandydatami na burmistrzów i wójtów miast i gmin w regionie. Po 9 spotkaliśmy się z kandydatami na burmistrza Bytowa, a już teraz w Weekend FM kandydaci na wójta gminy Chojnice. Krzysztof Klapa z Komitetu Aktywni dla Regionu, dzień dobry. Witam serdecznie. I Zbigniew Szczepański z Komitetu Rozwój Gminy Chojnice, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A więc zaczynamy od autoprezentacji. Ja tylko przedstawię jeszcze krótko zasady. Każdy z panów ma po minucie na odpowiedź i po 30 sekund na początkową i końcową podsumowanie i autoprezentację. I będziemy tak zmieniać kolejność, żeby każdy z panów odpowiadał przynajmniej raz jako pierwszy. Jeśli chcecie się odnieść do słów kontrkandydata, musicie to zrobić w czasie zaplanowanym na swoją wypowiedź. A więc zaczynamy od pana Krzysztofa Klapy. 30 sekund dla pana. Proszę bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Klapa, mam 36 lat. Jestem żonaty, od wczoraj mam trójkę dzieci, dwóch synów i córeczkę. Z wykształcenia jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum nr 2 w Chojnicach. Pełnię również funkcję wicedyrektora szkoły. Ukończyłem studia z zakresu logistyki, transportu, zarządzania oświatą oraz obroniłem rozprawę doktorską z zakresu nauk rolniczych. Kandyduję na wójta gminy Chojnice z Niezależnego Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni dla Regionu. Dziękuję bardzo. W czasie. Zbigniew Szczepański, teraz pół minuty dla pana. Nazywam się Zbigniew Szczepański, lat 57, wykształcenie wyższe rolnicze i ukończone podyplomowe studia administracyjne. W 2003 roku uzyskałem tytuł doktora nauk rolniczych. 6 czerwca 90 roku, w wieku 29 lat, zostałem wójtem gminy Chojnice i tą zaszczytną funkcję pełnię nieprzerwanie do dzisiaj. Żonaty, żona Barbara, od 30 lat pracuje jako nauczyciel w Technikum nr 2 w Chojnicach. Mamy wspaniałego syna Liwiusza. Moje hobby to sport, przyroda, własny ogród, podróże. Główny organizator mojego wolnego czasu to pies Rico. Startuję w wyborach, ponieważ drugą miłością mojego życia po żonie jest gmina Chojnice i jej mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytanie dotyczące właśnie gminy Chojnice. Jaki panowie macie pomysł na gminę? Co waszym zdaniem jest największym problemem, czy też wyzwaniem dla gminy na tę najbliższą kadencję? No i jak zamierzacie rozwiązać ten problem? Czas na odpowiedź minuta. Tym razem jako pierwszy odpowiada pan Zbigniew Szczepański. Nasz Komitet Wyborczy Rozwój Gminy Chojnice stawia na dalszą kontynuację dynamicznego rozwoju naszej gminy poprzez realizację zaproponowanego naszym mieszkańcom programu wyborczego na najbliższe 5 lat ujętego w 34 punktach. Stawiamy w nim na rolnictwo i ochronę środowiska. Będziemy wspierać rolników poprzez 50% dofinansowanie ich inwestycji melioracyjnych. Z myślą o czystym powietrzu będziemy promować i wdrażać krajowy program Czyste Powietrze oraz zabiegać o dalszą rozbudowę sieci gazowniczej. W dziale oświata i wychowanie zamierzamy rozwijać bazę dydaktyczną naszych szkół. Będziemy kontynuować nowatorski na skalę kraju program darmowego dożywiania wszystkich uczniów. Zamierzamy dofinansowywać pobyt naszych dzieci w żłobkach. Chcemy wprowadzić bezpłatną komunikację do szkół ponadpodstawowych. Będziemy rozwijać infrastrukturę sportową, rekreacyjną i turystyczną z myślą o naszych mieszkańcach i turystach. Ważnym elementem bezpieczeństwa mieszkańców gminy jest wspieranie OSP poprzez rozbudowę remis i zakup nowych wozów strażackich. Najważniejszym problemem do rozwiązania w nadchodzącej kadencji to poprawa stanu dróg. W tym celu będziemy budować nowe oraz modernizować istniejące drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie wraz z dalszą budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Chojnice. Dziękuję bardzo i czas dla pana Krzysztofa Klapy. Chciałbym, aby urząd wspomagał finansowo lokalne inicjatywy, których celem jest integracja społeczeństwa, na przykład koła gospodyń wiejskich, dni dziecka, inne okolicznościowe uroczystości. Chciałbym zwiększyć pozyskiwanie funduszy dla ochrony naszego środowiska, również poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. Planuję wzmocnić działania polegające na większym zaangażowaniu gminy w budowę i modernizację dróg gminnych i osiedlowych. Ubiegłoroczny kataklizm pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców i należy tu zadbać o doposażenie jednostek OSP w całej gminie, ponieważ niejednokrotnie to oni jako pierwsi niosą pomoc naszym mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W czasie. Teraz czas na pytanie do kontrkandydata. Każdy z was zadaje teraz po jednym pytaniu kontrkandydatowi. No i zapytana osoba ma minutę na odpowiedź. Jako pierwsze pytanie zadaje Krzysztof Klapa. Proszę bardzo. Uważam, że przy naliczaniu kont sołeckich należy uwzględnić również powierzchnię sołectw i długość dróg znajdujących się w sołectwie, a nie tylko różnicować na to, czy sołectwo posiada świetlicę, czy też nie. Co pan o tym myśli?
Przez wiele lat analizowaliśmy system naliczania kont sołeckich. Jak pan wie, konta sołeckie w gminie Chojnice są najwyższe w Polsce. Dzisiaj są one na poziomie 1,8 miliona, natomiast w przyszłym roku mają się zwiększyć o kolejne 340 tysięcy złotych. Tam analizujemy to i na przykład mamy na kolejną kadencję propozycję, żeby każdemu sołectwu na samym starcie, niezależnie od tego, czy to jest duże sołectwo, czy małe, dać 10 tysięcy złotych. Czyli każde sołectwo od 1 stycznia nadchodzącego roku dostanie po 10 tysięcy złotych plus te pieniądze, które wynikają z naliczania demograficznego. Oczywiście analizowaliśmy, czy powierzchnię też uwzględnić, ale oczywiście jest to sprawa decyzji radnych. Dziękuję bardzo. No i teraz pytanie zadaje pan Zbigniew Szczepański. Panie Krzysztofie, jakie instrumenty formalno-prawne i finansowe zamierza pan kontynuować lub wprowadzać celem dalszego zapraszania inwestorów do naszej gminy chojnickiej? To znaczy, jak wiemy, jest to bardzo ważny element wzbogacania naszej gospodarki regionalnej. Oczywiście sięgnę tutaj do wiedzy, umiejętności zespołu ludzi, którymi do tej pory pan zarządzał. Myślę, że jest na tyle kompetentny, aby wspierać mnie w tych działaniach i pomóc właśnie w rozwoju nowych inicjatyw. Ja bym jednak również zwrócił baczniejszą uwagę na też pomoc obecnie istniejącym gospodarkom. Wybory samorządowe 2018. Słuchasz debaty w Weekend FM. A w studiu Weekend FM cały czas kandydaci na wójta gminy Chojnice. Krzysztof Klapa z Komitetu Aktywni dla Regionu i Zbigniew Szczepański z Komitetu Rozwój Gminy Chojnice. Teraz czas na wzajemną ocenę programów wyborczych. Jak panowie oceniacie program wyborczy swojego kontrkandydata? Tym razem jako pierwszy odpowiada pan Zbigniew Szczepański. Proszę bardzo. Panie Krzysztofie, w pana programie, pańskiego komitetu jest wiele ogólników. Dostrzegam brak konkretnych rozwiązań i propozycji pod adresem naszych mieszkańców. Wiele haseł wyborczych jest pobożnym koncertem życzeń bez możliwości ich realizacji, chociażby w aspekcie prawno-finansowym. Wasz podręcznikowy program, pasujący do większości gmin w naszym kraju, absolutnie nie uwzględnia specyfiki naszej gminy chojnickiej. A specyfiką, jak pan wie, naszej gminy jest jej potencjał rolniczy, przyrodniczo-turystyczny i gospodarczy. Dziękuję bardzo. I teraz czas dla pana Krzysztofa Klapy. Minuta. W wielu punktach nasze programy wyborcze są zbieżne. Najważniejsze, że zarówno pan Szczepański, jak i ja wyznaczyliśmy sobie cele poprawiające jakość życia mieszkańców gminy Chojnice. Fajnie, że jest punkt dotyczący rozbudowy kąpielisk w infrastrukturę, bo na dzień dzisiejszy brakuje funduszy dla zabezpieczenia ratowników na niektórych kąpieliskach. Cieszę się, że zwrócono uwagę na zabezpieczenie mieszkańcom połączeń komunikacyjnych, z którymi dzisiaj nie jest najlepiej, bo do tej pory słyszeliśmy jedynie o braku funduszy na ten cel. Dobrze, że planowane są uzbrojenia nowych terenów. Jednak należy pamiętać, iż priorytetem powinno być dozbrajanie już istniejących zabudowań. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji uda się zrealizować zarówno pana program wyborczy, jak i mój. Dziękuję bardzo. To było ostatnie już na dzisiaj zagadnienie. Teraz czas na podsumowanie. W niedzielę wybory. Jak panowie chcecie przekonać, już w tym ostatnim wejściu, przekonać swoich wyborców, żeby to właśnie na jednego z was oddali swój głos? Teraz czas na wypowiedź. Pół minuty. Krzysztof Klapa, proszę bardzo. Proszę państwa, to od was zależy, jak będzie wyglądało nasze najbliższe otoczenie. Rozmawiajmy, szukajmy kompromisu. Bądźmy dla siebie życzliwi. Uśmiechajmy się do drugiego człowieka, a z całą pewnością osiągniemy sukces. Zawsze efekt własnej pracy cieszy najbardziej. A ja postaram się spełnić państwa oczekiwania. Dokonajmy tego wspólnie. Z góry dziękuję za oddane głosy na mnie i mój komitet wyborczy Aktywni dla Regionu. Dziękuję i czas dla pana Zbigniewa Szczepańskiego. Szanowni mieszkańcy gminy Chojnice,
Moim atutem jest wieloletnie doświadczenie i co wielokrotnie udowodniłem, skuteczność w działaniu i pozyskiwaniu środków finansowych na realizację wielu inwestycji służących mieszkańcom naszej gminy. Jestem gwarantem dalszego dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny gminy Chojnice. Szanowni mieszkańcy, jeżeli oczekujecie Państwo wójta skutecznego w działaniu i rozwiązywaniu Waszych problemów, mającego wiedzę i doświadczenie w pracy samorządowej, wójta słuchającego i liczącego się z Waszym zdaniem, proszę Państwa głos już w najbliższą niedzielę. Gwarantuję, że Was nie zawiodę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy kandydatów na wójta gminy Chojnice. Zbigniew Szczepański z Komitetu Rozwój Gminy Chojnice i Krzysztof Klapa, aktywnik dla regionu. Bardzo. Dziękuję bardzo panowie. Dziękuję. Ja przypominam, że wasze kandydatury znajdziecie też na weekendfm.pl. Mówię do słuchaczy, możecie oddać głos już dzisiaj na jednego z panów. No ale też tutaj przed wejściem na antenę, tak panowie luźno sobie rozmawiali. Z tego co słyszałem, umawialiście się po wyborach tak czy inaczej na jakieś spotkanie, bez względu na wynik. Tak jest, już. Tak. Jesteście umówieni. Taką propozycję złożyliśmy sobie wzajemnie. Jesteście umówieni, także jeszcze chciałem gratulacje złożyć panu Krzysztofowi, bo wczoraj z tego co wiem, pan został ojcem. Tak, dziękuję. Dołączam się też do tych gratulacji. Panie Krzysztofie, córeczka. Pozdrawiam córeczkę wspólnie i żonę oczywiście, Lidiankę. Dziękuję bardzo panowie za spotkanie, za przybycie. Krzysztof Klapa, Zbigniew Szczepański, kandydaci na wójta gminy Chojnice. Ja dziękuję, na dzisiaj to wszystko, a jutro po 9 spotkanie z kandydatami na burmistrza Człuchowa, a po 11 pojawią się u nas kandydaci na wójta gminy Chojnice. Dziękuję, do usłyszenia. Wybory samorządowe 2018. To była debata w Weekend FM.